Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym pytaniu odpowiem na zapytanie internautki. Co może kryć się pod pojęciem aktualna książeczka zdrowia? Dobry wieczór, chciałam się zapytać, co kryje się pod terminem aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Dodam, że mam ją jeszcze ze szkoły, gdzie nigdzie nie pracowałam, nigdzie nie była mi wcześniej potrzebna. A ostatnie badanie i uzupełnienie miałem w 2008 roku. Dziękuję za odpowiedź, Agnieszka. Odpowiadając na to pytanie, przede wszystkim musimy tutaj zacząć od tego, że podejmuje Pani nową pracę, czy nową jakąś naukę, prawda? Natomiast przed podjęciem każdej nowej pracy, czy każdej jakiejś nowej nauki, należy wykonać badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Natomiast w trakcie tych badań lekarz może zlecić jakieś dodatkowe badania laboratoryjne, na przykład badanie kału, trzykrotne nanosicielstwo, czy RTG klatki piersiowej. Natomiast swoje wszystkie czynności i dopuszczenie do pracy potwierdza tutaj, jest specjalne takie miejsce, wpisem właśnie w pracowniczej książeczce zdrowia. Jest tutaj miejsce na podpis lekarza. Oczywiście do zakładu pracy wydaje jeszcze aktualne orzeczenie z badania sanitarno-epidemiologicznego dla potrzeb nowego pracodawcy i tutaj jest w tym miejscu, przynajmniej na moich orzeczeniach, jest miejsce na wpisanie tegoż to pracodawcy. No, żargonowo nazywa się to przedłużeniem, podbiciem, lub tak jak Pani tutaj określiła, internautka, aktualizacją książeczki zdrowia. No, w zasadzie to wszystko w tym temacie. Jeżeli interesują Cię podobne tematy, oczywiście zapraszam tutaj do komentarzy tego filmu wideo, tutaj pod spodem. No, mile widziane również odwiedzenie mojego bloga lekarzpracy.pl. Znajdziesz tam naprawdę całe mnóstwo informacji, użytecznej informacji na temat szeroko pojętych badań do pracy, nie tylko badań do książeczki zdrowia i badań sanitarno-epidemiologicznych. Także bye bye, mówił Twój Darek Kraśnicki z Wrocławia.